Hej kochani, witajcie w moim najnowszym odcinku, z tej strony wasz ulubiony BTW Władek, czyli ja. I dzisiaj będziemy zajmować się podsumowaniami kosmetyków, tych wszystkich, które przetestowałem na przestrzeni ostatniego miesiąca. To jest drugi odcinek w tej serii, pierwszy, który nagrałem miesiąc temu, dość mocno wam się spodobał, więc stwierdziłem, że musimy tę serię kontynuować. Pamiętajcie tylko, że to nie są ulubieńcy, tylko podsumowania wszystkiego, tak więc będą tutaj te rzeczy, które nie do końca przypadły mi do gustu. No i kluczem w tej serii ogólnie jest to, żeby te recenzje, te podsumowania, te moje opinie były jak najszybsze, także poświęcam dosłownie minutę, maksymalnie 2 minuty na produkt i lecimy przez nie bardzo szybko, dlatego że w tych filmikach zazwyczaj jest dość dużo produktów, dzisiaj jest ich aż ponad 40, tak więc zabieramy się do roboty. Będę iść mniej więcej w takiej kolejności, w jakiej ja aplikuję makijaż na moją twarz, zawsze zaczynam od cery, no i na początek damy sobie podsumowanie naszych baz. W tym miesiącu przetestowałem 3 i 3 tak naprawdę mają te same właściwości w teorii, bo mają być to produkty wygładzające przede wszystkim, no i jak zawsze przy bazach przedłużające trwałość. Te dwie bazy, Elf Poreless Putty Primer i One Size Secure the Blur Magnet Makeup Primer, są moimi ulubionymi z tego miesiąca i obie są bardzo, bardzo do siebie podobne. Oczywiście poza tą różnicą, którą widzimy na pierwszy rzut oka, jedna jest płynna, druga jest w konsystencji stałej, natomiast obie ładnie wygładzają makijaż, obie ładnie sprawiają, że wszystko leży tak po prostu na... Wygląda na bardziej udoskonalone. Nie powiedziałbym, że one są takie, wiecie, mega aż wypełniające, mega wygładzające, że po prostu pora na twarzy absolutnie nie widać. Natomiast to, co mi się w nich podoba, to po prostu dodaje to dodatkowej warstwy takiego udoskonalenia waszego makijażu pod waszym podkładem, pod waszym pudrem i tak dalej. Także faktycznie ten makijaż wygląda ładniej, nosi się troszeczkę lepiej. Różnica w trwałości nie jest duża, ale można ją zauważyć. Nawet kiedy moja twarz się wyświeca, to po prostu wygląda ładniej. Różnice poza stanem skupienia są takie, że ta od One Size jest troszkę mocniejsza, troszeczkę bardziej wygładzająca i nie powiedziałbym, że jest sucha, ale na pewno jest mniej nawilżająca. Nie czuję od niej takiej, wiecie, wilgoci, mokrości. Więc myślę, że ta będzie na przykład fajna dla cer mieszanych albo tłustych. Z kolei Elf Putty Primer jest takim kremikiem, który się rozpuszcza do takiego bardzo chłodnego, żelowego produktu, który w odczuciu jest też przy okazji nawilżający i nie jest tak, jakby on, żadna z nich nie jest matująca, ale ten Putty Primer daje troszeczkę więcej jakby takiego nawilżenia pochodzącego, w sensie glow, pochodzącego z nawilżenia. Natomiast oczywiście po przypudrowaniu obie są w 100% matowe, tak więc ta Elfa może bardziej się podobać na przykład cerom suchym albo normalnym, natomiast na moje mieszane też się sprawdza, więc polecam wam obie. Przetestowaliśmy też bazę Prime and Smooth z Douglasa, która miała robić dokładnie to samo, czyli że przygotowywać cerę pod makijaż i wygładzać, ale ona mi się nie spodobała aż tak bardzo. Ona ładnie łączy się z matowymi podkładami i wtedy faktycznie ładnie leży, natomiast przy podkładach bardziej glowy ona naprawdę nic nie robi, plus to jest taka typowa silikonowa baza. Przeważnie na takich typowych silikonowych trwałość makijażu, przynajmniej na mnie, się troszkę skraca. Te rzeczy na twarzy, wiecie, podkład, korektory, troszeczkę bardziej się ślizgają, mniej chcą się przykleić, więc pomimo, że ona działa z niektórymi podkładami, to ona nie zapewnia mi tej uniwersalności, której bym oczekiwał. Tak więc zdecydowanie bardziej wolę tamte dwie, które wam pokazałem wcześniej, bo nie są aż tak silikonowe i po prostu fajniej mi się sprawdzają. Także ta tutaj konkretnie dla mnie mały niewypał. Podkładów mam 4 i pójdziemy od najlepszego do najgorszego. I najbardziej mi się spodobał w tym miesiącu podkład z Cosrx. To jest mój pierwszy prawdziwy koreański podkład w takiej gąbeczce z puszkiem. Puszek jest swoją drogą świetny do aplikacji tego produktu. Kolor mi się udało też świetnie trafić. To jest numerek 21. I powiem wam, że jestem zaskoczony, jak na podkład w poduszeczce, jak to pięknie kryje, jak to ładnie wygładza skórę, jak to ładnie się nosi. To jest taki tradycyjny podkład dla mnie, w sensie pomimo, że to jest poduszeczka, pomimo, że to jest pielęgnacyjny, pomimo, że to ma SPF 47, to dla mnie to jest taki w wyglądzie standardowy podkład, może przez to krycie właśnie, które jest tutaj w środku, i zachowuje się jak standardowy podkład na mnie, czyli że w ciągu dnia troszkę zbiera się w liniach, troszeczkę się wyświeca, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyzwoita opcja. Nie spodziewałem się po podkładzie w poduszeczce, że mi się aż tak bardzo spodoba. Nagrywałem filmik z testem tego produktu, taki dość dokładny, tam więcej na jego temat, bo nie chcę dzisiaj poświęcać na to za dużo czasu, ale mój ulubieniec z tego miesiąca. Na drugim miejscu myślę będzie podkład z Kobo. Nawet nie podkład, tylko BB krem Goi Berry Extract SPF 50. Tutaj mamy produkt już z kolei z bardzo lekkim kryciem, bardzo taki nawilżający, lekko świetlisty. Myślę, że dla skór, które są nieproblematyczne albo którym nie przeszkadza to, że przez
podkład będzie prześwitywać, będą prześwitywać jakieś niedoskonałości, no to wtedy będziecie bardzo zadowoleni, ale fajnie jakbyście mieli bardziej taką suchą, normalną skórę, bo on jest jednak bardziej nawilżający, więc na mojej cerze dość szybko się wyświeca, ale tak czy siak uważam, że jest lepszy od tych, które zaraz Wam pokażę. Niemniej jednak ja... muszę zamknąć okno, bo może Wam przeszkadzać szczekanie z ulicy. W każdym razie jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemny podkład, natomiast po prostu z racji na moją mieszaną cerę za szybko się na mnie wyświeca, więc zdecydowanie bardziej wolę sięgać po tego Cosrxa, zwłaszcza, że ostatnio mam trochę więcej niedoskonałości, ale to wiecie, z mojej własnej winy. Podkład numer 3 to będzie podkład od Guerlain Parure Gold Skin Matte, to jest reformulacja na nowo wypuszczona ostatnio. Ponad 400 zł mnie kosztował ten podkład i to jest podkład, który jest całkiem ok. W sensie on się sprawdza. On robi rzeczy, które podkład powinien robić na mojej twarzy, ale też trwałością nie zachwyca. Naprawdę brzydko się na mnie znaszał pierwszego dnia, kiedy go nakładałem. Później było troszkę lepiej, bo to też zależy od momentu, na ile moja skóra się łuszczy, a nie łuszczy, bo używam dużo retinoli. Teraz jestem troszkę łuszczący się, więc wiem, że ten podkład by nie wyglądał na mnie dziś najlepiej. Natomiast on jest jak najbardziej ok. I gdybym miał wybrać formułę między tym na przykład z Kobo, a z Guerlain, to postawiłbym Guerlain o wiele wyżej od tego Skobo, bo po prostu wolę jego wykończenie, wolę jego krycie. No ale wiecie, 400 zł, dla mnie to nie jest zachowanie podkładu na 400 zł. Oczekiwałbym od niego naprawdę, wiecie, doskonałego performance'u. A tutaj tego nie dostaję, więc jest na trzecim miejscu tylko i wyłącznie dlatego, że mam jeszcze coś gorszego. Tak więc największe rozczarowanie i bardzo ogromny smutek to jest podkład od Patryka Ta Cream Foundation and Finishing Powder Duo, dlatego, że w środku również jest puder prasowany. Swoją drogą zamówiłem nową paletkę z różami od Patryka Ta i z rozświetlaczem, więc będziemy testować niedługo. W każdym razie oba produkty mi się nie podobają niestety w tym podkładzie, bo też tym podkładu pudrem będziemy przechodzić do kategorii pudrów za chwilkę. Podkład wygląda co prawda na skórze pięknie, świeżo po aplikacji. W ogóle go na skórze nie widać, przepięknie się wtapia, bardzo leciutki, mało kryje, ale naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Natomiast nie lubi suchych skórek i warto go przeklepać gąbeczką, żeby, jeżeli używacie pędzelka do niego, żeby różne takie zacieki rozprowadzić. Z kolei puder dla mnie jest troszeczkę za ciężki. No dobra, ale powiedziałem, że mi się nic stąd nie podoba. Puder jest za ciężki, to już wiecie, czemu mi się nie podoba, a na razie powiedziałem, że podkład jest naprawdę bardzo ładny, ale trwałość jest fatalna. Wyświeca się mega szybko i naprawdę bardzo intensywnie. Nawet ten Kobo wcale się na mnie tak mocno nie wyświeca. Nawet nawilżające podkłady niektóre tak mocno się na mnie nie wyświecają. Także o ile podkład jest piękny, to nie ma w nim trwałości, której bym oczekiwał absolutnie, a puder jest za ciężki. Swoją drogą porozmawiamy jeszcze dzisiaj o paletach cieni, więc dostaniecie też produkty, których na sobie nie używam, których jeszcze na kanale nie widzieliście, ale od razu Wam powiem, jak mi się sprawdzają, bądź też nie. Dalej w pudrach mam puder Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. Bardzo fajny, dość mocno utrwalający puder, bardzo ładnie wygładzający, ze sporą ilością krycia. I to krycie mnie troszeczkę w nim zabiło, dlatego że po prostu jest bardzo, bardzo jasny i jest dla mnie dużo za jasny, przez co trudno jest mi go używać, żeby nie mieć rozbielonych wręcz twarzy. Oni na szczęście mają wiele kolorów, także to jest moja wina, że wiecie, wybrałem za jasny kolor. Jakbym dobrał sobie inny odcień, pewnie bym z tego pudru korzystał częściej, bo formuła mi się bardzo podoba. Wygładzający, matujący, utrwalający. Naprawdę wszystko, czego w pudrze szukam. Także świetna formuła, musiałbym poszukać koloru innego, a z dostępnością konkretnie tego pudru w naszym polskim kraju niestety jest mały problem. Puder z Claresy, prasowany, Blur Super Powder. Niestety, straszny bubel, dlatego że natychmiast po jego pierwszym użyciu zrobiła się na nim skorupa i nie da się go zupełnie nabrać. Można byłoby tą skorupę zdrapać, natomiast pisaliście mi w komentarzach, gdzie ten puder testowałem, że Wam też się to przytrafia i nawet po zdrapaniu od razu się robi kolejna warstwa skorupy po użyciu. Tak więc po prostu nie jest to kosmetyk, z którego mogę korzystać, bo po prostu się nie da go nabrać na pędzel, gąbkę, puszek, cokolwiek. Natomiast dużo osób pisało, że jego sypki odpowiednik jest bardzo, bardzo fajny, więc może spróbuję w przyszłości ten sypki, ale na razie ten pierwszy produkt z Claresy, który przetestowałem, bo to chyba był mój pierwszy
pierwszy produkt z Clarisy, który przetestowałem, nie napawa mnie największym entuzjazmem do tej marki. I ostatni puder, którego używałem w tym miesiącu, który testowałem, to puder z Laura Mercier i to jest Translucent Loose Setting Powder Light Chaser w odcieniu Celestial Light. No i to nie jest puder, kochani, to jest rozświetlacz. To jest dla mnie rozświetlacz, dlatego że on naprawdę zapewnia ogromną ilość glow. Tak więc jako puder mówię mu absolutne nie. Ale jeżeli szukacie sobie szybkiego rozświetlacza z ogromną pojemnością, którego moglibyście używać, wiecie, bez żałowania produktu zarówno na twarzy, jak i na ciele, ja sobie chcę zrobić takie coś. Mam mój ulubiony rozświetlający balsam z Liren Coconut Shine, który jest przepiękny, taki brokatowy. Naprawdę nie miałem ładniejszego rozświetlającego balsamu od tamtego i chciałbym później ten balsam, jak go sobie nałożę, ale bardziej bliżej wakacji, więc trochę będę musiał na to poczekać, ale zapudrować tamten balsam tym sypkim rozświetlaczem, bo od tego momentu tak nazywam ten puder, jako sypki rozświetlacz. Jako sypki rozświetlacz przepiękny, jako puder nie. Tak więc chodźmy do rozświetlaczy. No przeważnie rozświetlacze na mojej cerze aplikuję jako ostatnie, ale skoro już ten puder był dla mnie tak naprawdę rozświetlaczem, no to porozmawiajmy o nich, z kremowych rozświetlaczy. Mam tutaj taki słoiczkowy 1-2-3 beznadziejny. Trochę rozbiela, trochę nawet bardzo się lepi, więc jakbym miał rozpuszczone włosy i nałożony ten produkt na kąciki, w sensie na kości policzkowe, to by wszystko się do niego przyklejało. Troszeczkę też rozpuszcza podkład pod spodem, także zdecydowanie nie moja ulubiona formuła. Z tego typu kremowych rozświetlaczy mam o wiele lepsze, także temu mówię nie. Następne są już pudrowe. Mam dwa rozświetlacze, które są takie bardzo, bardzo niepodobne, bo zarówno ten rozświetlacz z Lamel Highlighting, HD Highlighting Powder wygląda, wiecie, tak dość matowo w opakowaniu. Tak samo rozświetlacz z Kobo Natural Beauty Highlighter również wygląda w opakowaniu, wiecie, no praktycznie jak taki satynowy puder. Natomiast oba naprawdę dają kopa na twarzy, właściwie to jest prawie ten sam kolor, bardzo, bardzo ładnie rozświetlają skórę kości policzkowej, bo moim zdaniem nie wyglądają, zwłaszcza ten z Kobo, najlepiej w kącikach oczu i na powiece ruchomej jako taki akcent, ale na twarzy jak najbardziej pięknie się sprawdzają. Z tych dwóch o wiele bardziej formułowo przypadł mi do gustu ten z Lamel, jego błysk jest po prostu ładniejszy, natomiast jest delikatnie dla mnie przyciemny, musiałbym do niego troszkę się opalić. Jak jesteście ciemniejsi ode mnie, to możecie z niego spokojnie korzystać, jest naprawdę bardzo ładny. Ten z Kobo natomiast lepiej odpowiada mi kolorem, ale właśnie był taki bardzo mdły w kącikach oczu, a ja wolę rozświetlacze jednak, które są uniwersalne i mogę ich używać wszędzie, gdzie chcę, a nie tylko w konkretnych miejscach, że mi się będą błyszczeć. Jeszcze mamy dwa prasowane. Rozświetlacz z Douglasa. Bright Champagne Highly Reflective Buildable Glow Powder. Z takim przepięknym tłoczeniem. I słuchajcie, ja się tym rozświetlaczem trochę pobawiłem i tak sobie zacząłem myśleć, kurczę, on mi naprawdę formułą przywodzi na myśl mój ulubiony rozświetlacz z Nabli. Ten Ozon Skin Glazing. Nawet to myślę jest dość podobny odcień. A później patrzę sobie i to jest dokładnie ten sam komponent nawet. Jedyne co się tutaj jest różnica, zamiast tego złotego wsadu, jak tutaj w Nabli, tej takiej obramówki naokoło rozświetlacza, mamy większą jakby pojemność produktu, bo tutaj jest 6,5 grama w Nabli, a w Douglasie, tak, w Douglasie jest 9 gramów. I właśnie mówię, one są dość do siebie podobne, nawet z samym tym opakowaniem. Bardzo, bardzo ładny, przyjemny rozświetlacz, który pięknie świeci się wszędzie. I jeszcze jeden, którego używałem w tym miesiącu po raz pierwszy. Laura Mercier i tutaj mamy Face Illuminator po prostu w odcieniu Devotion. I to jest bardzo ładny, taki lżejszy troszkę rozświetlacz, delikatnie satynowy. Nadal daje, wiecie, ładną ilość glow, ale na pewno nie jest tak mocny jak poprzedni. Nie? Więc to jest taki, powiedziałbym, trochę elegancki, trochę taki wyrafinowany bardziej z tych rozświetlaczy, które dzisiaj Wam pokazuję. Natomiast ma troszkę drobinek. Ja mam go dzisiaj na policzku. Troszeczkę drobinek czasami tam się przyniesie, ale naprawdę bardzo, bardzo ładny, przepiękny, taki satynowo błyszczący rozświetlacz w przepięknym opakowaniu z ładnym tłoczeniem. Także ten dla mnie jak najbardziej też na tak i lubię z niego korzystać od czasu do czasu. Może zróbmy bronzery i później pójdziemy do różów, do policzków, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Bronzer, który mi się nie do końca spodobał, on jest jak najbardziej ok,
ale mam lepsze pudrowe, więc z tego po prostu korzystać nie będę. To jest bronzer Sensique, bronzing powder. Troszeczkę za bardzo jak na mój gust się sypie, za dużo się go nabiera na pędzel, więc za dużo koloru na moją twarz się przenosi za szybko. Mam nad tym produktem troszeczkę jakby problem z kontrolą, a ja już mam, wiecie, taką bardziej wyważoną rękę, która nie nakłada przeważnie za dużo produktu, także można mieć z tym kosmetykiem problem, jeżeli tylko, wiecie, dość mocno wjeżdżacie w ten kosmetyk i macie takie przyzwyczajenie, jakby macie taką tendencję. Poza tym nie mam jakby więcej uwag, zarówno formuła, jak i kolor jak najbardziej mi odpowiadają, natomiast po prostu mam pudry, które nie pylą się aż tak bardzo, w sensie bronzery, które nie pylą się aż tak bardzo, które o wiele prościej jest mi kontrolować i z racji na to, no nie sięgam po coś, z czym muszę bardziej pracować, skoro mam inne kosmetyki, które pracują dla mnie. Myślę, że się rozumiemy, także to nie jest mój ulubiony bronzer na pewno. Dwa bardzo fajne kremowe bronzery, które przetestowaliśmy w zeszłym miesiącu. Jeden jest z Elf Putty Bronzer, drugi jest z marki Sol, to jest podmarka ColourPopu i to jest Face and Body Bronzing Balm. Sol jest bardziej suchy w konsystencji, natomiast Elf jest bardziej mokry. Oba natomiast są takimi bardzo przeźroczystymi kosmetykami na skórze, które nie pozostawiają żadnej faktury, nie pozostawiają żadnego jakby widocznego produktu, który tam na naszej skórze siedzi, tylko bardzo ładnie się wtapiają w tą skórę i są półtransparentne, więc tylko i wyłącznie kolor się pojawia. Bardzo łatwo jest je budować, bardzo powoli się budują, także nie można nimi sobie zrobić krzywdy. Świetne, świetne produkty. Ten jest bardziej kremowy, ten z Elfa, i delikatnie bardziej świetlisty w wykończeniu, natomiast Sol Body jest bardziej matowy w wykończeniu, a produkt w środku to taki suchy krem żel, coś takiego. Oba są bardzo, bardzo przyjemne i fajne. Ach, zupełnie Wam nie powiedziałem w trakcie, po tym jak omówiliśmy podkłady o korektorach, więc przed różami jeszcze zróbmy sobie korektory. Przetestowałem dwa korektory od Laura Mercier. Jeden to jest Secret Camouflage, który ma postać takiej podwójnej kredki, no i on mi spodobał się tak sobie. To nie jest zły korektor, ale ani konsystencja, ani kolor, ani jakby faktura na skórze nie przekonuje mnie za mocno, zwłaszcza, że na drugim oku, kiedy testowałem ten korektor, przetestowałem coś, co mnie naprawdę zmiotło z nóg, więc ten naprawdę w porównaniu do tamtego nie miał jak zalśnić, bo od razu mi się rzuciły jego niedociągnięcia. Tak więc ten tutaj, pomimo że nie jest złym korektorem, no raczej nie będę po niego za bardzo sięgać, ale coś, czego nie mogę odłożyć od pierwszego użycia, to jest korektor też z Lory, Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer. Boże, jakie to jest piękne, jak to ładnie kryje przy lekkiej nadal konsystencji, takiej cienkiej fakturze. To jest taki bardzo wodnisty produkt, ale naprawdę z dużą ilością pigmentu i po zapudrowaniu trzyma się cały dzień. Ja oczywiście robię delikatny baking pod okiem, więc wtedy mi się nosi praktycznie bez żadnego zbierania. I no tak, aktualnie mój ulubiony korektor, wyparł mój korektor z Anastazji Beverly Hills, który ja nosiłem na mojej twarzy cały czas przez ostatnie kilka miesięcy, jak nie pół roku chyba. Różnica między nim a Anastazją jest w tym, że konsystencja jest bardziej cienka. Ta Anastazja jest taka bardziej wygładzająca, taka troszkę jakby piankowa, kremowa, a to jest bardzo lekkie, wodniste. I chyba ta konsystencja na chwilę obecną mi bardziej odpowiada. Genialny, mam obsesję. Tak więc, róże. Boże, ile tego jest u nas dzisiaj. Na początek pudrowe, bo jest ich tylko dwa. Jeden był z Douglasa. Tutaj mam odcień numer 4. Amaralis matowy, nazywa się Pretty Blush, nie podoba mi się kolor za bardzo, formuła jest bardzo fajna, to jest taki standardowy, tradycyjny róż, ten kolor, który ja dostałem w paczce, do mnie nie przemawia, więc no, nie będę z niego po prostu korzystać, bo to nie moja kategoria odcieni, natomiast formułowo, przy tym jak się buduje, pigmentacyjnie, jestem z niego zadowolony, więc jak znajdziecie sobie w sklepie inne odcienia, a mają dość sporo tych odcieni, to możecie przetestować po prostu ładniejszy kolor, bo formuła jest fajna, kolor mi nie pasuje, natomiast coś, co mi pasuje bardzo, z Laura Mercier, słuchajcie, to jest Blush Color Infusion w odcieniu Rosé, bardzo ładny produkt, znowu jest to kosmetyk tradycyjny, taki wiecie, matowy, prasowany róż, który powoli się buduje na policzkach, ale daje taki ładny, aksamitny kolorek, jest po prostu śliczny. Bardzo mi się podoba ten odcień, bardzo mi się podoba ta tradycyjna formuła, na którą można liczyć w każdej sytuacji
i chętnie z niego korzystam. To jest jeden z najczęściej używanych w tym miesiącu moich różów. Także świetna robota Laura Mercier. Parę naprawdę genialnych produktów jest w tym miesiącu. Bo robiliśmy taki full face of Laura Mercier. Całą twarz pomalowałem jej produktami. No i były puble, były hity i ten róż na pewno jest hitem. W następnym miesiącu robimy full face of Clinique. No ale mniejsza o to. Pójdziemy teraz do róży kremowych, różów kremowych. No i tutaj zrobimy sobie też Laura Mercier. Tutaj mamy Tinted Moisturizer Blush. Niestety ten produkt mi się nie sprawdził. Dlatego, że przez to, że moja skóra w tym miesiącu była troszkę gorsza, sięgałem po bardziej kryjące kosmetyki i za każdym razem te podkłady przez ten róż były rozpuszczone. On co prawda sprawdza się na nagiej skórze albo na takich bardzo kremowych, niezastygających podkładach z małą ilością krycia, gdzie nie widać, że one zostały rozpuszczone, ale no jak można używać takiego kosmetyku, skoro on psuje podkład pod spodem. No dla mnie niewybaczalne absolutnie, a nie mam tendencji do nakładania różu na policzki wtedy, kiedy nie jestem pomalowany, bo jakby no nie robię tak. Także niestety tutaj mamy totalnego bubla. Jak chcecie w tej postaci kupić sobie róże, to te z Hean i Sensik są o wiele lepszą opcją. Pokazuję je oba do góry tutaj razem, bo moim zdaniem one są właściwie identyczne, zarówno w tym, jak kolor wygląda na policzkach, bo to są dwa korale, tak jest dosłownie, zarówno w pigmentacji, w wykończeniu, w konsystencji, wszystko tutaj jest dokładnie takie samo, pojemność też jest ta sama, także dla mnie to są te same produkty, bardzo, bardzo przyjemne. Sensik, o ile się nie mylę, jest tańszy, więc pójdźcie, wybierzcie sobie Sensik, żeby troszkę zaoszczędzić, ale tak, to już jest taka bardzo lekka formuła, bardzo przeźroczysty róż, który nie zostawia dużo koloru na policzku i jest mega, mega taki świetlisty, naturalny. Więc jak lubicie takie róże, które nie dają dużo koloru i są leciutkie, to mogą Wam się spodobać. Natomiast ja jestem fanem większej ilości koloru, więc pomimo, że mi się podoba formuła, to chciałbym więcej tego pigmentu, a przez to, że go tu nie ma, no to po nie sięgam. No ale wiem, że ktoś na pewno może być z tego zadowolony. Kolejny róż, po który nie sięgam za chętnie, a właściwie przetestowałem go tylko jeszcze jeden raz po pierwszym użyciu, to róż z Illy. Kwestią tak naprawdę jest przede wszystkim, podobnie jak w wypadku tych różów z Hean i Sensik, mała ilość pigmentu, bo naprawdę dość szybko z twarzy znika podczas rozcierania, ale jeszcze większym problemem jest jego odcień. To jest odcień Atlas i niestety on na mnie wychodzi taki trochę sinawo, chłodnawo, niezdrowy, więc po prostu moja twarz nie wygląda w tym odcieniu korzystnie. Formułowo jest jak najbardziej ok, ładnie się rozciera, ładnie się rozprowadza, mam małą ilość pigmentacji, ale znowu to po prostu nie trafia do mnie jako moich preferencji, natomiast komuś może się na pewno spodobać, ale pod kątem formuły nie mam zarzutów, po prostu ten kolor do mnie nie przemawia. No i teraz już te róże, które są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, kremowe, Elf Putty Blush, ten jest w odcieniu chyba Bora Bora, o ile się nie mylę, mniejsza oto, bardzo fajny, podobnie jak bronzer, taki półtransparentny, delikatnie rozświetlający, ale jednak bliżej temu różowi jest do naturalnego wykończenia. Mega, mega przyjemny, lekki kosmetyk, taki staple, tradycyjny kremowy róż ze średnią ilością pigmentu. Mega przyjemnie. Przetestowałem sobie też dwa odcienie różów z Rosy Ink i tutaj moim zdecydowanym ulubieńcem jest Azalea, która jest o wiele ciemniejszym, bardziej intensywnym odcieniem różu. Mam też Heliotrope, który jest różem takim bardzo, bardzo codziennym, neutralnym. Produkty teoretycznie można używać też na ustach. Na ustach mi się do końca nie podobają. Na policzkach natomiast są fajne, zostawiają takie też świetliste, nawilżone wykończenie. Są dość lekkie w tym, jak na skórze wyglądają, ładnie się wtapiają. Także te róże również są bardzo przyjemne i fajne, ale moim ulubieńcem w tym miesiącu jest ten koreański róż z marki Romand. To jest róż, który na dole ma taką poduszeczkę, którą możemy sobie ten produkt wklepać w policzki. Odcień to też jest Coral 02, natomiast to jak on leży w... inaczej, produkt się nazywa See-Through Melting Blush, czyli że see-through przeźroczysty. I tutaj się z tym absolutnie zgadzam, bo właśnie on leży na skórze w taki totalnie transparentny sposób, jakby nie widać kosmetyku, nawet jeszcze mniej niż od innych kosmetyków, o których mówiłem, że ich na twarzy nie widać. Tego naprawdę nie widać, ale przy okazji daje wygładzenie, takie jakby jak silikonowa baza trochę wygładza, ale się trzyma ładnie i ten kolor się buduje dość ładnie, też od bardzo delikatnego pomocniejszy. Naprawdę jestem zachwycony tym różem i jeżeli chodzi o kremowe róże, to
obsesja, używam go non-stop od momentu, kiedy go dostałem od Cosibelli. Na Cosibelli możecie dostać tą markę. I mega, mega ostatnie moje takie zakupy, znaczy nie zakupy, bo dostałem te rzeczy w prezencie, ale te takie moje zdobycze koreańskie sprawiły, że mam ochotę dalej testować koreańskie kosmetyki, bo naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskakują. I to jest troszeczkę inny świat kosmetyczny niż ten, do którego jestem przyzwyczajony tutaj w Europie. Zawsze coś nowego i zawsze coś ciekawego. Także przepiękny produkt, naprawdę przepiękny produkt. Mam dwie paletki do twarzy i później zrobimy sobie paletki do oczu i dalej pójdziemy już do też kosmetyków, które używałem na sobie. Dwie doskonałe paletki, jedna lepsza od drugiej. Zaczniemy od tej gorszej. Będziecie pewnie zdziwieni, że tą gorszą paletą będzie paleta od Charlotte Tilbury Beautifying Face Palette, w której w skład wchodzą dwa róże i dwa rozświetlacze. Przepiękne produkty, ładne wykończenie, pigmentacja, którą możemy dowolnie budować od lekkiej po mocną. Produkt mi się naprawdę bardzo podoba. Formuła, jakość, wszystko jest na miejscu. Jedyny problem z nim mam to, że róże są troszeczkę takie sztywne. Troszeczkę przy tej formule trzeba się napracować, żeby one się nabrały na pędzel. Warto do nich mieć troszeczkę bardziej sztywny pędzel i tak mocno wcisnąć go w produkt, żeby naprawdę ten kolor później na twarzy też się pojawił. A poza tą twardością, no jakby nie mam żadnych uwag, naprawdę ładne kosmetyki, bardzo, bardzo udana paletka, ale paletka numer jeden, kochani, to jest paletka Start. Wydaje mi się, że ona nadal nie jest jeszcze dostępna na polskiej Sephorze, ale będzie się pojawiała na pewno niedługo, bo to jest świąteczna nowość. Jak pokazałem Wam tą paletkę do twarzy, to dużo osób właśnie pytało i mówiło, że chyba już jest wyprzedana, że nie zdążyli, że straszna szkoda, bo im się mega spodobała. Dam Wam na pewno znać na Instagramie, w którymś z tych filmików w trakcie jak będę nagrywać, ale na Instagramie te informacje pojawi się najszybciej. Jak tylko będzie dostępna, to właśnie będę Wam mówić, więc podajcie na Instagram, jeżeli chcecie się dowiedzieć. A paletka jest genialna. W środku mamy 5 różów do policzków, jeden rozświetlający, 4 matowe i delikatnie rozświetlający bronzer. Formuła doskonała, to jest taki typowy, pudrowy, matowy róż, który ładnie się buduje, jeżeli chodzi o pigment, który świetnie się na policzku trzyma. Nie mam żadnych uwag, po prostu to jest tak doskonała paleta, podobały mi się też kolory, które zostały tutaj wybrane, bronzer też jest bardzo, bardzo fajny, także nie wiem, ile ona będzie kosztowała, ale moim zdaniem 5 różów Start i bronzer na pewno nie będzie kosztowała więcej niż 200 zł, tak myślę, wtedy w 100% polecam, nawet za 300 zł Wam powiem, że 5 różów i bronzer to jest dobry zakup. Jedyna rzecz to, że te produkty nie mają jakiejś dużej gramatury. Zwróciliście mi na to uwagę, że pewnie są małe i faktycznie to jest 1,5 grama na kolor. Ja wiem, że mi to na trochę wystarczy. Ja w ogóle tą paletkę od razu, jak tylko się w niej zakochałem, wróciłem do kuferka, bo stwierdziłem, że tak bardzo ją lubię, że muszę ją mieć przy sobie, kiedy maluję innych. Dlatego niestety zaczęła się już powoli rysować, ale mniejsza o to. Mówię Wam, jak wejdzie do sprzedaży, biegnijcie i bierzcie, bo wow. Cienie. Pokazałem Wam tak naprawdę większość tych palet na kanale, wiecie, tak tylko i wyłącznie w ręku. Opatrzcie, że je mam. Będę nagrywać z tymi paletami filmiki na pewno, natomiast pokażę Wam tak czy siak, co mam i co o tym myślę i powiem Wam, że wszystkie palety z tych mi się podobają. Pierwsza, która będzie dopiero wchodziła do sprzedaży za jakiś czas, to jest Natasha Denona Retro Glam Palette. Kolorystyka w środku wygląda w ten sposób, zielono-różowa paleta, bardzo ładny jest tutaj ten błysk, taki szampański, ładne są odcienie zieleni, brązy, które tutaj widzicie, nawet o ten i ten, na oku wypadają zielonkawo, no ale to pasuje do tej palety. Ogólnie formuły są bardzo, bardzo dobre, jedyne czego tutaj nie lubię to tych cream to powder, tych kremowych cieni, bo strasznie ciężko jest je zawsze nabrać, więc nie jestem konkretnie tych cieni fanem. Natomiast wszystkie inne są naprawdę doskonałej formuły, testowałem na oczach, bardzo ładnie się z nimi pracuje, więc jeżeli ta kolorystyka do Was przemawia, ta paleta jest jakościowo, moim zdaniem, jak najbardziej warta zakupu. Ale z tych trzech najmniej moja ulubiona. Na drugim miejscu będzie paleta świąteczna od Patrycji Matgratowicz. Tutaj mamy trzecią edycję świątecznych palet od Patrycji. Ta jest bardzo, bardzo, bardzo kolorowa i powiem Wam, że bawiłem się nią również, malowałem ją na sesji zdjęciowej i jakościowo świetnie. Maty cudne, jedne z lepszych matów, jakie znowu w palecie pat się pojawiały. Bardzo fajne błyski. Nie ma tutaj żadnych takich, wiecie, bardzo brokatowych, wyjątkowych cieni, ale te błyski są przyjemne. Więc jakościowo znowu bez żadnych uwag moim zdaniem. Jeżeli to są Wasze kolory,
to też warto. Ale absolutny ulubieniec w tym miesiącu to jest Patrycja Matgrotowicz, Bridgertonowie. To jest druga paletka, która weszła do polskiej Sephory już teraz. Po roku chyba od publikacji, także nie wiem, dlaczego to jest tak wolno wprowadzane. Aczkolwiek jakościowo, tak samo jak ta poprzednia Diamond of the First Water, zaraz wam ją pokażę zresztą, z tą poprzednią mam na kanale recenzję. Tutaj ona mi się co prawda kolorystycznie podoba troszeczkę bardziej, tak myślę, bo jest taka chłodniejsza, neutralniejsza. Tutaj jest to mniej użytkowa kolorystyka, niemniej jednak formułowo obie są doskonałe, wręcz doskonałe. Tą nową też da się zrobić bardzo ładny makijaż na oku i nie używając tego zielonego i tego niebieskiego, to te makijaże wtedy wychodzą bardzo użytkowo. Nawet z tym zielonym dołączonym te makijaże wychodzą bardzo użytkowo. Formuły są cudne i to jest paletka, która jest też opłacalna pod kątem tego, że dwa ostatnie cienie są specjalną formułą od Pat McGrath, o której mówię na kanale zawsze, że ją bardzo lubię, tak więc cudna. Zrobię z nią na pewno filmik, natomiast jak ją widzicie na Sephorze i to są wasze kolory i też nie przeraża was jej cena, to myślę, że możecie być zadowoleni z jakości. Ostatni produkt do oczu, z Maybelline dostałem kolor Tattoo, taki szampański rozświetlający cień w odcieniu, to chyba jest odcień Socialite. Tak mi się wydaje. To jest taki brąz rozświetlający. Na oku wypada naprawdę tak dość jasno. Nie wypada tak ciemno. To jest taki rose gold, bym określił tak ten kolor. I powiem wam, że mi się to bardzo spodobało, żeby używać pod błyski jako bazę. Robię sobie na przykład kremowym cieniem najpierw oko, później pudrowym matowym. Mam nadzieję, że nie wybrudziłem sobie szaty. Pudrowym matowym i później przed błyskiem na powiekę ruchomo kładę palcem ten kremowy cień i pracuję od niego jakby już dalej. Bardzo, bardzo przyjemne. Nie wiem jak te maty, bo z tymi matowymi cieniami w słoiczku nie pracowałem za dużo, ale ten błysk przypadł mi do gustu. Korzystam z niego z ogromną chęcią. Używałem też dwóch mgiełek w tym miesiącu. Ta z NYXa odpada dla mnie na start, dlatego że ma w składzie alkohol denat na drugim miejscu i o ile ja nie mam suchej cery, o ile ja się nie boję alkoholu denaturowego w podkładach, tak to się chyba mówi, denaturowy? Nie? Nieważne. Nie boję się alkoholu denat w podkładach, zwłaszcza jak są gdzieś tam dalej, bo wtedy naprawdę ładnie te podkłady na mojej skórze leżą, ale tutaj na drugim miejscu, no to jest prawie jakbyśmy wylewali alkohol zmieszany z wodą, no bo to będzie największe stężenie tego tuż po wodzie. No, przez skład odpada, a też nie zauważyłem jakichś takich zniewalających właściwości, które sprawiłyby, że wybaczyłbym tej mgiełce ten skład i korzystałbym z niej na mojej twarzy. Bardzo fajna mgiełka pod kątem zarówno tego, jaki ma skład, bo ten skład jest bardzo krótki. Ten skład jest pozbawiony niefajnych rzeczy, jest też bez alkoholu. Jakby składowo świetna, performance na twarzy doskonały, naprawdę utrwala ładnie makijaż, sprawia, że nosi się dłużej, nie ściera się i składowo i tym jak się zachowuje na twarzy przypomina niesamowicie mocno moją ulubioną mgiełkę od Charlotte Tilbury Airbrush Flawless, której zużyłem już parę buteleczek, która jest przecudna. Jedyny minus tej mgiełki, bo powiedziałbym, że pod kątem formuły jest nawet lepsza niż ta od Charlotte, bo ma lepszy skład i to zdecydowanie lepszy skład, a wiecie, jakby jakościowo jest tak samo dobra. No ale co ją skreśla dla mnie troszeczkę bardzo, strasznie pluje ten atomizer i mam wrażenie, że im dłużej ona stoi i im więcej razy nim psikałem, to chyba psika tylko gorzej. Ale formuła jest przecudowna, także i tak używam od czasu do czasu, kiedy potrzebuję trochę trwałości, a dzisiaj akurat no, po stroju można stwierdzić, że wybieram się na imprezę halloweenową i ta trwałość mi się przyda, także użyłem z ogromną chęcią, no ale niestety pluję, ale jest dobra. I zostają nam już na wykończenie dzisiejszego odcinka produkty do brwi. Jeżeli chodzi o kredki, używałem dwóch. Jedna z nich była z Affectu Shape and Color Eyebrow Pen. Nie spodobała mi się za bardzo. Formuła tej kredki to taka pomada w postaci kredki. No jakby to nie jest nic złego, ale brakuje mi spiralki na końcu albo ogólnie spiralki, bo ta szczoteczka na skówce do mnie nie przemawia. No i
No i ta formuła nie jest moją ulubioną formułą kredki. No umówmy się, nie korzystało mi się jakoś z tego produktu najchętniej, ale coś, co mi się bardzo podoba, no użyłem dzisiaj sobie dosłownie odrobinkę tej kredki w brwi. Robiłem sobie niedawno henne, więc nie potrzebuję więcej niż odrobinkę, ale tak czy siak w kącikach, w końcówkach brwi mam tą kredkę. To jest Powder Brow Pencil od Paese, odcień Soft Brown. Genialna kredka, tak jak ta poprzednia była pomadą w postaci kredki, tak ta tutaj jest cieniem w postaci kredki. Linie z niej są od razu roztarte, rozmiękczone, rozblendowane. Produkt wygląda bardzo matowo, zostawia taki mega gładki efekt na brwiach. Naprawdę coś troszeczkę innego niż te kredki, takie wiecie, automatyczne, cienkie, które przeważnie używam, także mega, mega mi się podoba. Spiralka jest na końcu, także też wygodnie mi się z niej używa. Jedyne, czego nie lubię, to to, że nie jest to kredka automatyczna, bo ją trzeba temperować, natomiast ona mi do złudzenia przypomina kredkę z Benefitu. One robią troszeczkę inny efekt, jeżeli chodzi o wykończenie na brwiach, ale obie są podobnie pudrowe, obie są podobnie miękkie na skórze, obie podobnie zagęszczają, wypełniają te włoskie, że brwi są takie pełniejsze. Także dla mnie to są siostry, takie bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Więc powiedziałbym tak, jeżeli znajdziecie dla siebie kolor w Paese, bierzcie Paese, bo jest naprawdę super, ale jeżeli macie jakiś bardziej wyjątkowy odcień brwi i odcienie z Paese po prostu dla Was nie wystarczają, to Benefit zawsze robi niesamowitą robotę, jeżeli chodzi o kolory, które są u nich dostępne, także myślę, że tutaj będzie Wam łatwiej znaleźć potrzebny dla Was odcień, ale na początek tak czy siak bym strzelał w Paese, bo to jest prawie to samo, a no wiecie, nie ma sensu przepłacać. I wydaje mi się też, patrząc zarówno na tego Benefita, jak i na tą Paese, że być może kwestia formuły zmusza producentów do wsadzania konkretnie tej kredki w drewienko do strugania, bo najwyraźniej w takiej automatycznej pewnie ta formuła by nie przeżyła, może by się łamała albo coś innego. W każdym razie rozumiem, że nie było innego wyjścia, niemniej jednak formułowo są super. Dwa żele do brwi. Jeden z efektu Lamy Up Eyebrow Gel i to dla mnie jest mydełko w płynie. Ja osobiście nie lubię brwi na mydełko na sobie, nie robię go też na innych. Natomiast jest to produkt, którym właśnie efekt mydełka można uzyskać i to najlepsze, co w tym produkcie jest jakby w związku z tym, to, że to jest od razu gotowy kosmetyk. Nie trzeba rozrabiać mydełka z wodą, nie trzeba jakby mieć oddzielne szczoteczki, bo nawet jak mamy, wiecie, nieaktywowane mydełko wodą, to i tak trzeba mieć oddzielną szczoteczkę, żeby ten produkt nabierać. Trochę więcej jest w tym zabawy. Tutaj mamy od razu szczoteczkę w środku, bardzo małą, bardzo precyzyjną, którą można fajnie te włoski wyczesać, nałożyć nie produkt i później tą brew do czoła przykleić. Da się używać też tego produktu jak zwykłego żelu do brwi, ale no nie wiem, jakby ja przeczuwam, że dla tego żelu do brwi jest przewidziana inna funkcja i naprawdę jako płynne mydełko to jest coś niesamowitego. Nigdy nie widziałem jakby mydełka, które zapewnia taki fajny efekt laminacji przyklejonych włosków do brwi właśnie w płynnej wersji. Także dla osób, które lubią takie mydełka do brwi, myślę, że to może być naprawdę taki, wiecie, game changer i duże ułatwienie. Także polecam takim osobom, które lubią brwi na mydło. Nie jestem to ja. O wiele bardziej mi się podoba żel do brwi z Romand. To jest już taki bardziej tradycyjny żel do brwi, który zastyga na matowo. Jest też pielęgnacyjny i dość mocny, no ale nie skleja tych włosów w taki sposób, że one później płasko na tym czole chcą leżeć. Nie jest lepki i coś takiego mega, mega lubię. Ten akurat produkt mi się sprawdził doskonale i leży aktualnie razem z tą kredką z PSS z nowych rzeczy. W moim takim miejscu, gdzie używam, z produktami, które używam na bieżąco i właściwie nawet jak się nie maluję, to czasami lubię sobie uczesać brwi czymś właśnie mocnym i sięgam po ten żel dość często. Ostatnio plus za nieprzeźroczyste opakowanie w obu tych produktach, bo nawet jak formuła by się wybrudziła, to i tak produkt wygląda ładnie. Oba żele są fajne, po prostu dla innego typu człowieka. I ostatni produkt do brwi to jest maskara do brwi i do rzęs, taka brązowa z Eisenberg. Na brwiach się świetnie sprawdza, nie utrwala, ale fajnie dodaje koloru, ma takie małe włókienka, więc zagęszcza. Trzeba tylko uważać, żeby sobie skóry tym nie pomalować i też bardzo ładnie wygląda jak taki dość lekki, naturalnie wyglądający
tusz na rzęsach. Dla mnie troszeczkę za mocne jako tusz, o wiele bardziej wolę używać Give Me Brow z Benefitu jako takiego mega, mega naturalnego tuszu do rzęs. Natomiast jakbyście chcieli sobie brązowy tusz do rzęs, który nada się też do brwi, to naprawdę świetny produkt. Też wydaje mi się, że jeszcze nie jest dostępny w Sephorze, ale będzie za jakiś czas. I no mówię, dla dziewczyn i chłopaków, którzy chcą, żeby rzęsy były pomalowane w widoczny sposób, ale o wiele bardziej naturalny i lżejszy niż czarnym tuszem, to jest cudo. No i dodatkowo świetnie sprawdza się na brwiach. I teraz produkty do ust. No i koniec. Będziemy ten filmik już, wiecie, podsumowywać. Przed pomalowaniem się dzisiaj użyłem błyszczyku z Kobo. To jest Kobo Liquid Lip. Jest tutaj odrobinka drobinek takich rozświetlających. Prawie ich nie widać na ustach, ale zapewnia taki, wiecie, lustrzany, nawilżony błysk. Można go nakładać bez żadnego lusterka. Jest mega komfortowy w reaplikacji, a przy okazji jest nawilżający. Więc nałożyłem go właśnie po to, żeby przed makijażem się nawilżyć. Jakby, jeżeli nie jest drogi, bo nie wiem ile kosztuje, dostałem go w paczce, ale jak to jest chyba Kobo, więc mam nadzieję, że nie jest za drogi. Wtedy można go nawet po prostu mieć pod ręką jako taki olejko balsam do nawilżania. Dwa produkty, które są bardzo fajne, ale nie do końca dla mnie. Jeden z nich to jest balsam z Elfu. Nawilżający, ale troszeczkę za bardzo kryjący jak na mój gust i ten odcień tutaj też jest taki bardzo, bardzo chłodny na mnie. Więc moja twarz nie wygląda w nim najkorzystniej, ale jest przyjemny formułowo. Musiałbym spróbować sobie inny odcień. No i Zero Velvet Tint z marki Romand. Ja go muszę używać bardzo mało, żeby ten pigment w tym produkcie mnie nie za mocno wymalował, żeby te usta nie były, wiecie, za bardzo krzykliwe, więc mogę go używać, ale muszę być bardzo ostrożny. Natomiast mówię, że to nie jest produkt dla mnie, dlatego że on lśni dopiero wtedy, kiedy nałoży się go grubszą warstwą. Wtedy on wygląda jak płynna pomadka po prostu, czyli że nie w moim stylu. Ale zapewniam ten produkt wygląd ust przypudrowanych cieniem. W sensie to są mega matowe usta, ale nie matowe jak płynna pomadka, tylko matowe jakbyście dosłownie te usta przypudrowali. Jest to inny efekt niż zazwyczaj, wygląda to mega ciekawie i naprawdę Wam polecam, żebyście sobie, jak lubicie matowe usta, ale Wam się znudziły takie tradycyjne matowe usta, to może być ciekawa alternatywa. Tylko powiem, że produkt nie zastyga, on się będzie odbijać, więc trzeba na niego uważać i cały czas pozostaje taki, pomimo że bardzo matowy, to pozostaje kremowy i nawilżający w odczuciu na ustach. Ale jak właśnie szukacie czegoś innego w Waszej kategorii matowych ust, to polecam, bo to jest fajny kosmetyk. Przetestowałem sobie też, słuchajcie, ten wiralowy produkt Super Vinyl Ink z Maybellinu, czyli że płynna pomadka, która zastyga, ale pozostaje cały czas błyszcząca na ustach i później ma się nie transferować. Ogólnie nie wiem, czy zrobiłem coś nie tak, bo przetestowałem ją na razie jeden raz. I mi się tak, wiecie, delikatnie odbijała, ale mogłem coś właśnie zrobić nie tak podczas aplikacji. Natomiast nawet jeżeli, wiecie, ona delikatnie się odbijała, to na pewno się nie odbija jak normalna, tak błyszcząca pomadka, więc trwałościowo to jest i tak ogromny krok do przodu. A fajne jest właśnie to, że mamy coś trwałego, co nadal się błyszczy na ustach, bo przeważnie trzeba było iść na kompromis. Jak się błyszczy, to nie jest trwałe, a jak się nie błyszczy, to może być trwałe, ale wcale nie musi. No ale wiecie, o co mi chodzi. Ja uważam, że to jest całkiem przyjemny produkt. Nie wiem, jak go użyć, żeby on naprawdę robił to, co ludzie pokazywali na TikToku, kiedy on się zupełnie w ogóle nie odbija. Niemniej jednak, nawet przy tym minimalnym odbijaniu, jakby uważam, że to jest gra warta świeczki, bo to jest fajny kosmetyk. Natomiast moim ulubionym produktem okazał się ColourPop Glowing Lip. Balsam koloryzujący, nawilżający, z ładnym poziomem krycia, nad którym mogę panować. I właśnie jak ja chcę sobie zrobić usta, które mają troszeczkę tego koloru na, wiecie, w sobie, że są troszkę bardziej podkręcone, ale bez przesady, to jest coś, po co chętnie ostatnio sięgałem, bo no jest to ładne po prostu. Jeżeli lubicie makijaż ust, który jest niewykrywalny praktycznie, wiecie, gołym okiem, no to tego typu produkt może Wam taki efekt zapewnić. I używam go właśnie naprzemiennie aktualnie z moim ulubionym balsamem, który Wam zawsze polecam, Clinique Almost Lipstick Black Honey. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Mimo tego, że te recenzje produktów były raczej krótkie, to filmik jest tak czy siak długi z racji na to, że przetestowałem po prostu mega dużo kosmetyków, ale mam nadzieję, że Wam się podobają takie podsumowania po jakimś czasie używania. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry. Jak chcecie mnie oglądać dalej, to zasubskrybujcie kanał, żeby dołączyć do rodzinki. Zapraszam Was serdecznie. No a dzisiaj, żeby już nie przedłużać, powiedziałbym, że to by było na tyle. Serdecznie Wam dziękuję. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!